Studio prasowe. Dzień dobry Państwu w przedświąteczną niedzielę witamy w, w programie Studio Prasowe, wspólny program Polskiego Radia 24 i Telewizji Republika. Dzisiaj zaproszenie do naszego programu przyjęli Tadeusz Płużański z Telewizji i z Polskiego Radia. Witam serdecznie Witam serdecznie Dzień dobry. Paweł Królikowski, politolog. Dzień dobry. Maciej Kożuszek, Gazeta Polska, szef działu zagranicznego. Dzień dobry. I co może być niespodzianką, redaktor, zaznaczam Jan Śpiewak z Tygodnika Wprost. Dzień dobry, witam Państwa. Oprócz tego, oczywiście, Jan Śpiewak jest aktywistą miejskim z, ze Stowarzyszenia Wolne Miasta Warszawa i skazaną osobą jedną z niewielu osób skazanych w aferze reprewatywnej w Warszawie co prawda dzisiaj bez pasiaków jeszcze i bez kuli u nogi ale pan, pan, panie redaktorze, zapowiedział, że nie wykona pan tego wyroku. No to wie pan, że przeliczą panu na areszt. I nie, nie namawiam, ale czy to. Będę czy miał dużo czasu na pisanie. Będę miał dużo czasu na pisanie w areszcie. Nie, no, żartuję, myślę, że tam się nie dostanę. Faktycznie wykorzystam każdą drogę prawną, żeby, żeby ten. zdjąć piętno przestępcy z siebie, bo jestem chyba jedynym. Chyba, mam nadzieję, nie wiem, czy jestem jedynym kryminalistą, jest to w tym towarzystwie, tym złatym towarzystwie. Nie, nie przyznaję się. E <laughs> Nikt chyba inny nie ma wyroków tutaj e i, i nie uważam, żebym, e żebym zasłużył sobie na coś takiego jest to jedno. No właśnie, bo w te same sądy nie zdołały zapobiec najpierw aferze prywatyzacyjnej, wręcz przeciwnie, brały w niej czynny udział. To orzeczenia Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w ogóle umożliwiły taki proceder. Jak oddawanie kamienic z lokatorami. No, o przysądzaniu własności kamienic na 150-latków nie, nie wspomnę. No ale teraz już po ujawnieniu całej afery no, tak. nie doprowadziły na przykład do tego, żeby córka pani Jolanty Brzeskiej dostała jakiekolwiek zadośćuczynienie. Za to Jan Śpiewak to jest. jest winny. Jak pan to co jest? Nawet faktycznie jest tak, że afera prywatyzacyjna jest afera Prawniczą, tak, znaczy to jest afera, która była, nie, nie wydarzyłaby się, gdyby nie jakiś udział, w tym sądów, elit korporacji zawodowych, przypomnijmy, że przecież. Aresztowany był szef Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w tej jednej ze spraw. który wykładał etykę. jeszcze no wykładał Grzegorz etykę dla tak. aplikantów adwokackich. Został aresztowany, przepraszam, nie aresztowany, zatrzymany akurat. Wyszedł za poręczeniem były sędzia, okay. szef Wydziału Ksiąg Wieczystych w Warszawie. Który potem był zresztą rzecznikiem dyscyplinarnym Okręgowej Rady Notarialnej, więc miał pilnować najwyższych standardów etycznych w tej Radzie Notarialnej, a sam ma dzisiaj zarzuty za oszustwo w związku z aferą reprywatyzacyjną, więc nie ma żadnego jakby rozliczenia się z prawników z tej afery. A jest więcej, jest taka próba, mam wrażenie teraz właśnie taki kontrofensywy, tak? Oni sobie otwierają pozycję, po pierwsze e, próbują takich ludzi jak ja, że tak powiem, jakoś wyeliminować e, czy uciszyć, a poza tym. Bo... Zastraszyć, zemścić się, no, to tak ta, no, ta, ta, no, ta, ta, no, ta, można to odebrać No tak, no ten wyrok oznacza, że prawda, że ten sędzia, który ustalił, to kuratylę dla Pani Bogumiły Górnikowskiej, która tak ta sprawa. Y, E, która była kuratorem 120 latka jak się okazało, tak? przy, przy nielegalnej reprywatyzacji e, na ochocie, że nie ma e, ten sędzia nie, nie poniesie żadnej odpowiedzialności, że ta pani mecenas też nie poniesie żadnej odpowiedzialności. że tak naprawdę e, wszystko było legalne, tak? I myślę, że ten wyrok też ma to przypieczętować, jakby, że tutaj nie, ma, nie będzie żadnych rozliczeń, a z drugiej strony otwarcie sobie pozycji na przyszłość do powrotu do, e, do dzikiej reprywatyzacji, do działalności być może również przestępczej i niestety tutaj to, to, to jest zatwarzające, tak? że wydarzyło się coś takiego, nie ma nic, żadnych zmian, a więcej jest otwarcie sobie drogi na przyszłość, żeby znowu popełniać te same... No, Chce I... dużo mówić no przestępstwa często, i, i, a przede wszystkim dokonywać dramatu i, i na ludziach. Tak. Jan Śpiewak mówi o kontrofensywie <noise> sędziowskiej. Rzeczywiście coś takiego chyba m, m, można zaobserwować, bo na bazie wyroki, wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadło, no, bo, chyba się zgodzimy, kuriozalne dosyć orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego, które orzekło, że inna izba tego sądu jest nielegalna, że KRS jest nielegalne. Ja się pytam zawsze o podstawę prawną takich orzeczeń. Znaczy, no właśnie. Za tym poszli następni sędziowie. Co groziło takim stanem rzeczy, że za chwilę pan Jan Kowalski, który tam, nie wiem, 10 lat temu uzyskał rozwód, się dowie, że jest żonaty znowu. pomimo, tego, że po drodze już się zdążyło żenić ponownie. Maciej Kożuszek, co w takiej sytuacji miało, miało zrobić państwo polskie? No to, jest, to jest bardzo dobre pytanie, bo mamy ten problem, problem, który jest bardzo mocno widoczny także w sprawie Jana Śpiewa. To znaczy, że mamy pewien sposób rozumowania racjonalnego człowieka, pewien sposób rozumowania opinii publicznej, no on jest zawsze pewnie bardziej emocjonalny. Natomiast mamy zupełnie odrębny sposób rozumowania m, ludzi należących do środowiska sędziowskiego. Prawda? I, Czyli to I poczucie oni się, sprawiedliwości. Tak, i, jakby, I to jest bardzo, jak chciałbym. Vox też populi kompletnie no, rozmienia tak, się z tym, co sędziowie uznają o to, za sprawiedliwe. Na całym świecie, oczywiście, mieliśmy takie sytuacje, kiedy ten poczucie sprawiedliwości społecznej bardzo mocno rozmieniało się z wyrokiem sądowym. Pamiętamy chociażby w Stanach sprawy O.J. Simpsona, gdzie wszyscy byli pewni, że on był winny i tak dalej. Sąd go uniewinnił, czy chociażby. 1992 uniewinienie policjantów, którzy bili rodne jakinga, co spowodowało zresztą zamieszki ogromnej skali w Los Angeles. Natomiast w Polsce mamy do czynienia z pewną regułą. Znaczy, ta reguła, mniej więcej wygląda tak, że zawsze sąd jest bardzo naiwny i yy, wierzy we wszystko, co mówią przedstawiciele Establishmentu trzeciej rp mm -hmm. i zawsze jest bardzo dociekliwy i bardzo z detektywistyczną taką pieczołowitością pod, do, podchodzi do wszystkiego, co, co, co mówią Jak się e, przedstawiciele. Tak, no ja sklepie, sobie przypominam, tak. na pewno ja Śpiewak zna więcej hmm. takich przypadków, ale ja sobie przypominam jeden konkretny przypadek właśnie z afery reprywatyzacyjnej, gdy znana taktyka stosowana, czyli podwyższanie czterodziesięciokrotne czynszu e, lokatorom i sądza sądza, że syn kobiety, która jest najemcą mieszkania, także jest musi spłacać ten dług, który, który jej y, naliczono za ten, y, za ten czynsz, a syn od trzech lat studiuje, są na to oczywiście dokumenty na uczelni y, gdzieś w Anglii, w Leeds czy tak dalej. I, I sąd nagle znajduje, jak po prostu magik z rękawa, wyciąga argument, że a tam nie są skarpetki jego w kącie gdzieś leżą w tym mieszkaniu, prawda? I tu okazuje się, że sąd ma nagle jakieś takie niezwykłe detektywistyczne zdolności, że jest w stanie syna z Anglii sprowadzić do Polski. Ale jak trzeba się zastanowić, czy biologicznie jest możliwe, żeby jakaś duża grupa ludzi dożywała 150 lat, to się okazuje, że sąd jest naiwny. No i teraz racjonalne pytanie jest takie, no jaka jest różnica między tym jednym i drugim przypadkiem? Otóż w jednym przypadku mamy do czynienia z przedstawicielem establishmentu, na kto, któremu zależy na tym, żeby jak najszybciej odzyskać, znaczy odzyskać, no zdobyć prawa do, do kamienicy, a drugiej, z, z drugiej strony mamy do czynienia z kimś, kto... Kto, kto do tego establishmentu nie należy. I to jest jakby reguła, która cały czas trwa i zobaczmy teraz jeszcze jedną rzecz, chciałem powiedzieć. Przy tych wszystkich sytuacjach mamy do czynienia z takim mówieniem cały czas pan nie jest prawnikiem, pan sobie nie może tego, pan tego nie może zrozumieć, prawda? Tylko ja się zawsze zastanawiam, i to jest, ale, ale to jest aż y, ad absurdum, prawda? Jak y, najlepszy przykład jest z sędzią Gergstow, która w mówiła, wszyscy, miliony ludzi mi widziało, że świeczką nie było świeczki. Nie niosłam, nie szłam, nigdzie, Bez nic nie mówiłam, prawda? Nie państwo nie są prawnikami, państwo nie mogą stwierdzić, czy ja miałem świeczkę w ręku, y, czy nie. Tylko pytanie jest takie, w jakim państwie my żyjemy? Bo skoro ja nie mogę ocenić żadnego wyroku sądu, to znaczy, że ja też nie jestem w stanie w ogóle prawa zrozumieć, prawda? Czyli innymi słowy, w każdym momencie może przyjść tutaj sędzia z policjantem i powiedzieć, Pan złamał jakieś prawo, a ja mówię, ale jakie? No, pan nie rozumie prawa, no to skąd pan może wiedzieć, jakie prawo Pan złamał? No. bo to jest chyba zasadnicze pytanie, czy sądy są dla, dla nas obywateli, czy dla sędziów są sądy i czy to państwo polskie jest dla obywateli polskich, czy dla jakiejś garstki uprzywilejowanych? Jeśli chodzi o regułę, no to przejdźmy już na teren Sejmu, wniesione zostały ustawy sądownicze. Można je różnie oceniać, ale tutaj znowu mamy do czynienia z regułą. Opozycja zamiast wnosić poprawki merytoryczne, no to tutaj quo było kompletne, bo merytoryczne poprawki wniósł poseł koalicji, a nie opozycji. A opozycja skoncentrowała się na krzykczeniu o... W końcu świata. Po raz 450 w tym miesiącu tylko. Paweł Króligowski. Przy tym jeszcze dość niewiarygodnym krzyczeniu o końcu świata, ponieważ tu się odbywa koniec świata, oni leżą z kotami na kanapach, także z całym szacunkiem to jest mało, mało wiarygodne alarmowanie, że właśnie tu się nam wali system sądownictwa. No, w takiej sytuacji to rzeczywiście e, wygląda na, na, na kompletny kabaret. No ale tak jest zdecydowanie. To znaczy z jednej strony podnosimy bardzo, bardzo ogromny larum. To larum jest jest na tyle poważne, że organizujemy protesty, krzyczymy o wolnych sądach i tak dalej. Z drugiej strony nie mamy żadnej siły przebicia, nie mamy żadnych propozycji merytorycznych, nie potrafimy tego kontrować. Sędziowie robią dokładnie to samo. Proszę zauważyć, że oni krzyczą o tym, że zabiera im się wolność, krzyczą o tym, że właśnie mamy tu jakiś miękki albo coraz bardziej twardy autorytaryzm. Natomiast jeżeli przychodzi co do czego, no to właśnie idą na, na taki bardzo bezpośredni konflikt na starcie z, z władzą. Oczywiście działa to w dwie strony, ponieważ władza w ramach rewanżu Wyciąga bardzo poważny kaliber, czyli ustawę która ma, 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 ma zmienić obecną sytuację sędziów. Także to jest bardzo poważnie, bardzo wysoko zarysowany konflikt. No i tu uważam, tak, że... Tak, jest... że w, w tym sporze głos, głos zabrali sędziowie, sędziowie Sądu Najwyższego. To ja przeczytałem 45 stron takiego mm -hmm. wypracowania i powiem szczerze, byłem załamany, bo tam kompletnie nie ma argumentów prawniczych, czyli nie ma odwołania do, do litery prawa, do glos, do opinii, tak jak to się mówi, doktryny i judykatury, za to są argumenty w stylu, że to stan wojenny, że polexit nas czeka. W jakiej książce prawniczej pada słowo polexit? No to, 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 to jest stronnictwo polityczne, a nie um, 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 grupa, która się troszczy o naszą praworządność. Wydaje mi się, że tu pan redaktor dotyka klub problemu w tej chwili, dlatego że sporo sądownictwo stał się niezwykle polityczny, z obu stroną się stał niezwykle polityczny, dlatego no dobrze, że no proszę, proszę ze pamiętać strony władzy... Ze strony władzy... Władzy również stał się polityczny Trudno w momencie oczekiwać, że Oczywiście, natomiast... będą traktować skórnie polityczne. Absolutnie nie. To znaczy, jeżeli chcemy uzyskać dobry system, system sądownictwa, to to powinna być sprawa ponadpartyjna i absolutnie ponad podziałami. My myślimy tutaj o dobrze ogółu, tak? Bo jeżeli myślimy o sądach, które mają być sprawne, które mają być sprawiedliwe i działać w interesie społecznym, tu patrzę na, 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 na Janka Śpiewaka, no to one powinny rzeczywiście, powinny to być po, wykonywane ponad jakimikolwiek po, podziałami politycznymi, partyjnymi czy społecznymi. Bo też sądy są w naszym interesie. Więc jeżeli w tej chwili. elity... Pan, 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 elity, pan, pan wie, że, Oczywiście, że, że, że to, to jest pewien idealizm, naiwny idealizm, życzenia, ale jeżeli w tej chwili elity, elity prawnicze stają po jednej stronie barykady i, i krzyczą o tym, że tutaj się nam wali demokracja, a po drugiej stronie stają politycy i krzyczą, że tamci mhm. działają na rzecz na niekorzyść państwa, no to, to nie zmierza do, do żadnego porozumienia, na pewno nie przybliża nas do tych sprawnych, dobrze działających, sprawiedliwych. Sądów. Tadeusz Burzański jest historykiem i obserwował procesy, na przykład członków WRONU czy inne procesy zbrodniarzy komunistycznych. Ja przez lata, bywając często w sądzie warszawskim, obserwowałem ten, ten proces twórców stanu wojennego i to było coś zupełnie niesłychanego, bo panowie tam Kania i inni spotykali się tam w bufecie na kawusiach. To była dla nich taka jakaś okazja towarzyska, natomiast kompletnie w ich oczach nie widziałem ani refleksji, ani strachu przed, przed potencjalną karą. Dlaczego tak się działo? No właśnie, to jest, dotknął Pan sprawy szalenie istotnej i to jest wielki obszar, którym miało się zajmować państwo polskie, czyli, czyli próba rozliczenia winnych zbrodni komunistycznych, nie tylko funkcjonariuszy bezpieki, ale także sędziów i prokuratorów z tamtych strasznych czasów. Śledziłem proces twórców stanu wojennego. Zresztą tutaj taka ciekawostka oni nigdy nie byli ścigani za to, że wprowadzili stan wojenny, tylko że popełnili pewne błędy proceduralne przy wprowadzaniu stanu wojennego. Wiemy, że, że Rada Państwa nie mogła po prostu ogłosić stanu wojennego, bo obradował komunistyczny Sejm. Więc to były takie 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 e, też próby e, w, zakłamania tej rzeczywistości. Prawda? Udawano, że ściga się tych ludzi, a de facto a de facto, e, no, no tak, tak po prostu w, w nie było. W się sprawców grudnia 70 roku, bo mamy grudzień, mamy rocznicę, <coughs> sąd postanowił przesłuchać dwa, parę tysięcy świadków, czyli wszystkich, których tam milicja spisała na ulicy. No to trwało 20 lat i, i wszyscy pomarli, w międzyczasie oskarżeni. To prawda, znaczy i jedną kwestią jest ściganie właśnie tych, tych morderców, zbrodniarzy z lat 80. ale jeśli, jeśli pan redaktor pozwoli, to przywołam sprawy jeszcze odleglejsze, czyli jak, jak ścigano, czy też nie ścigano stalinowców po 89 roku. Pierwsza, pierwsza sprawa, słynna sprawa rotmistrza Witolda Pileckiego, prokuratora, który oskarżał, który żądał wobec naszego bohatera kary śmierci. Ja tam byłem oskarżycielem posiłkowym w imieniu swojego nieżyjącego już taty. Który został skazany tak, w tym samym procesie tak, z rotmistrzem Pileckim. I w IPN taki status mi przyznał, z czego się bardzo cieszyłem, ale nic z tego de facto nie wynikało, bo, bo w momencie, kiedy zostałem wreszcie dopuszczony do głosu, chciałem przedstawić całą zbrodniczą karierę owego prokuratora, że, że nie tylko sprawa Pileckiego jest, jest w jego, jego zbrodnią, tylko szereg innych również. To, to, to sędzia powiedział, że to nie ma nic do rzeczy, że, 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 to, że w w ogóle to jest inna, inna kwestia, tak? dlaczego ja wyskakuję z takimi e, sprawami. A, a, a ja chciałem właśnie udowodnić, że, że to jest notoryczny morderca sądowy, który takich zbrodni oprócz Witolda Pileckiego ma mnóstwo na swoim sumieniu, jeśli takie sumienie posiada. Przypominam sobie sprawę e, bulwersującą e, bardzo w, takiego ubeka. Jerzego Kędziory, jednego z brutalniejszych i, i, i ciekawy, też, ciekawy też stosunek sądu do tej kwestii. Jeden sąd warszawski stwierdził, no to był szczery, że nie będzie rozpatrywał tej sprawy, bo się nie zna na tych czasach. Przekierował to do innego sądu. Wtedy sąd stwierdził, że nie, no chyba nie, będzie, nie będziemy się tym zajmować, bo gdyby ten Kędziora był celebrytą, no to, no to rzeczywiście warto by było, tak wprost było takie uzasadnienie. Prawda? Gdyby była to sprawa znana społecznie. Gdyby ludzie się tym interesowali, to my byśmy się mogli tym zająć, ale ponieważ ten kędziora ubek celebrytą nie jest, no to my nie będziemy w ogóle ruszać, ruszać tej kwestii. Przypominam sobie jeszcze sprawę kolejnego takiego pana Wiktora Leszkowicza. To był zastępca Józefa Różańskiego Goldberga z Rakowiecki. Tak? I jak to wyglądało? Prokurator IPN-u wnosił oskarżenie, zresztą, zresztą też no, na podstawie tego prawa obowiązującego niestety do dzisiaj, które pozwala ścigać tylko za takie drobiazgi, tak jak to za jakieś niedopełnienie procedury. Ten Leszkowicz no to po prostu był, była kanalia, że tak się wyrażę. Tak? Człowiek, który lał więźniów, a był oskarżony przez IPN tylko i wyłącznie o to, że, że, że kogoś tam zbyt późno aresztował, prawda? Czyli, czyli zrobił to ekspost post po, po czasie. To jest jedna rzecz, ale stosunek do tego sędziów. No sędziowie robili wszystko, cały skład sędziowski, żeby tę sprawę po prostu uwalić, mówiąc kolokwialnie stosując różne wybiegi, a bo Pan jest stary, to może, to może nie będziemy się tym zajmować, a może będziemy co chwilę robić przerwy, czy, czy, czy nie potrzebuje pan lekarza, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście doprowadzili do tego, że ten człowiek skazany nie został. Także, także no śledząc te. Procesy od wielu, wielu lat. Zresztą, jako jeden z nielicznych dziennikarzy, właśnie tych, te, te procesy stalinowców, dochodzę do wniosków przerażających, że po prostu ci ludzie, cały aparat sądowniczy i prokuratorski i sędziowski III RP nie był zainteresowany zrobieniem porządku z ewidentnymi zbrodniarzami. Z jednej mm. strony mamy właśnie Ruzelskiego, ale ale mnóstwo pomniejszych ludzi, którzy mają na koncie ofiary i nic nie można było

I niestety zrobić. Ja na śpiewaka chciałem zapytać. Z góry mówię, że nie chcę pana dręczyć, ale pan dwa lata temu organizował protesty pod sądami przeciwko reformom. Teraz ludzi na tych manifestacjach jest no, zdecydowanie mniej. To można mówić o, o klapie frekwencyjnej tych ostatnich protestów. Ale chciałem się zapytać, czy z tymi ludźmi jest jakaś droga, żeby z nimi się do gadać, żeby zacząć z nimi rozmawiać, bo z, z politykami opozycji jakoś nie, nie mam wielkich nadziei, natomiast trzeba szanować aktywność obywatelską wszystkich, nawet tych, który, z którymi się no, jakoś bardzo radykalnie nie zgadzamy. Jest hmm. droga do, do jakiegoś porozumienia? Z osobami, które chodzą na demonstrację tak. w obronie? Myślę, że tak. bo większo... jednak zdecydowana większość myślę, że to znaczy, nie że... Ja ruch... jest. <laughs> <laughs> myślę, że zdecydowana większość nie jest osobami, które źle życzą Polsce i uważają, prawda, i chodzą tam z powodów merkantylnych mercanty... czy jakichś partykularnych, tylko oni wierzą, że wierzą, że ich obecność tam jest ważna i, i potrzebna. Myślę, że błąd popełnia opozycja, szczególnie Lewica. To, że robi to platforma obywatelska, to, 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 to nie jest dla mnie zaskoczenie, że nie ma własnych pomysłów, nie ma własnego projektu i nie ma kontr-propozycji wobec tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. E, wszyscy już chyba powoli, nawet słyszę wśród sędziów, i prawda, że wszyscy mówią o tym, że reforma sądownictwa. Powinna nastąpić, że powinno się coś zmienić w tym wymiarze, e, tylko że jakby to się nie przekłada na żadną debatę i dyskusję. No, i jakby to, co się teraz dzieje, no jakby to też nie jest żadna debata, ani żadna dyskusja, tak? Tylko to jest okopywanie się po dwóch stronach barykady i umacnianie <gry> tych swoich pozycji. E, więc myślę, że tutaj lewica miałaby najwięcej do wygrania, gdyby zaproponowała, dobra, my się na to nie zgadzamy, ale to są nasze propozycje, które idą w stronę demokratyzacji tego ustroju, tak? No bo e, lewica, znaczy tutaj oczywiście jest mowa o establishmentie, e, PRL, o osobach, które jakby dobrze się poruszają, mówi się o, prawda, o, o kaście, czyli o pewnym feudalnym. Feudanej. Oni sami o sobie tak, tak mówią. Tak, znaczy oni sami o sobie to mówię, tak mówią. Lewica, która mówi e, ogólnie, że, są, że, że to lud jest prawda, e, e, że to zwykły człowiek e, powinien być najważniejszy i który wstawia w centrum człowieka, no tutaj ma na pewno wiele, mogłoby mu wiele zap, zaprezentować i mogłaby zrobić na pewno e, jakąś, no przejść po prostu do kontrofensywy, tak? Nie ma tutaj żadnej dyskusji, nie ma żadnej debaty, nie ma szansy przyciągnięcia ani jednej ze stron na drugą, e, i, ale myślę, że te szeregi obrońców będą topnieć, no bo udzieliliśmy bardzo duży kredyt zaufania. Ja osobiście też e, e, udzieliłem ten kredyt zaufania sądom i sędziom, i przez te trzy lata niestety ten kredyt zaufania e, no nie został e, po prostu wykorzystany w należyty sposób. W trakcie <laughs> obrad Sejmu nadszedł do Między innymi pani marszałek sejmu list od pani komisarz wery jurowej, który mówi między tyle, że, że z prośbą o wstrzymanie prac, nad nad tymi ustawami do czasu dokonania, konsultacji jakich konsultacji mamy dokonywać i dlaczego w trakcie procesu legislacyjnego Komisja Europejska, czy też pani komisarz e, poczuła się uprawniona do zabrania głosu w tej sprawie? Maciej Korzuszek. No to my wszyscy znamy te, te argumenty. To jest jakby to są. Te same jasełka, co w zeszłym roku, tylko że w tym roku tak można powiedzieć, i, i tym razem Herodem nie jest Franz Timmermans, tylko komisarz Jurawa. E, no i taka jest, taka jest prawda. No wiadomo, że Komisja Europejska uważa, że ma mandat do tego, żeby rozmawiać z Polską o reformie. No, taki miękki ten mandat, bo to jest. Systemu taki, to, to, sprawiedliwości. To, proszę, to słowo było tam kluczowe. E, tak, no. E, natomiast. No, ale no, miało się coś e, zmienić. No, miało się coś znaczy, na pewno się coś zmieniło, myślę, bo tutaj jest między komisarz Jurową a komisarz, znaczy szefową komisji Ursulą von der Leyen. Jest trochę inna relacja niż była pomiędzy Fransem Timmermansem a Jean-Claude Junckerem. Myślę też, że sama komisarz Jurowa, chociaż tutaj z entuzjazmem się zabrała, to, to będzie miała trochę mniej, bo trudno będzie po prostu dorównać Fransowi Timmermansowi w tej, w tej krucjacie. Natomiast, no, też, jakby, my się musimy. Yy, do jednej rzeczy przyzwyczaić. Znaczy musimy w jakiś sposób zrekalibrować naszą debatę publiczną, bo albo będziemy rozmawiać o tym, że Polska jest w pełni suwerennym państwem i w pełni może suwerennie na przykład decydować o swoim systemie sądownictwa, co wynika z traktatów o Unii Europejskiej, albo uznamy też, że to nie jest takie proste, bo wiemy, że były dwa wyroki z lat 60. które Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które no stworzyły taki uzus, że w pewnych sytuacjach możliwa jest nadrzędność prawa europejskiego nad prawem krajowym. I moim zdaniem to jest ten problem zasadniczy, który mają wszystkie państwa z Unią Europejską. Znaczy, że politycy w tych państwach rządzący zachowują się tak, jakby byli politykami w pełnym tego znaczeniu, w pełnym słowa tego znaczeniu, państw suwerennych, bo Unia Europejska nie zabiera suwerenności w ramach jakichś wyborów, w jakiejś szeroko zakrojonej kampanii, tylko zawiera, zabiera tą suwerenność bardzo po cichu. To znaczy, że się na przykład ustala taki mechanizm, prawda, jak chociażby artykuł 7 i krok po kroku na przykład komisja, dane komisarz swoje uprawnienia powiększa. Ja nie mówię, że to jest dobrze, uważam, że to jest fatalnie, E, ale też jest tak, że my żyjemy troszeczkę w pewnej iluzji, mówiąc, że e, jesteśmy w pełni suwerennym państwem, bo prawda jest taka, że Unia Europejska, o tym się na przykład przekonują Brytyjczycy teraz, bo brytyjscy politycy muszą nagle e, zacząć się interesować wieloma sprawami, którymi od lat się nie interesowali, bo po prostu za nich te sprawy załatwiała e, Unia. polityki polityki tego tak. Tak, więc jakby. To jest zasadniczy problem, natomiast też ten, ten tygrys jest w tej chwili moim zdaniem w dużej mierze bezzemny, tak? bo Unia ma dużo poważniejsze problemy niż polski system sprawiedliwości. Chociaż to wszystko oczywiście się zasadza na takiej zasadzie, pamiętajmy, że to nie są argumenty prawnicze, tylko to jest argument podstawowy, kto rządzi w Polsce. Jeżeli rządzą ci, którzy powinni rządzić, no to tak jak z, z, tymi, z tymi sędziami polskimi, o których mówiłem, znaczy, to wtedy wszystkie argumenty, te traktaty, orzeczenia CUE, nieSUE. Można tak naginać, żeby wyszło, że wszystko jest w porządku, prawda? Jak rządzą nie ci, co trzeba, no to nawet zmiana rozkładu pociągów może być zagrożeniem dla demokracji. No dobrze, co będzie dalej, Paweł Królikowski? Bo ustawa jest w Senacie, pan marszałek, profesor Grocki zapowiada, że będzie pieczołowicie ją rozpatrywał, co jest akurat chyba dobrze, że tak, tak, tak zapowiada, no ale zapowiada też konsultacje międzynarodowe. No to od tych konsultacji międzynarodowych to wiadomo, czego się można spodziewać. Tu raczej bym w kierunku rzeczywiście jakiś tam e, wsparcia z zewnątrz, że ta, ta ustawa jest zagrożeniem dla polskiego systemu, demokracji, sądownictwa i tak dalej. Tutaj nie będę, nie będę zdziwiony, jeżeli to się skończy w ten sposób. Natomiast, no niestety, spodziewam się, że to będzie takie miesięczne, bo, 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 bo tak to zapowiadają w tej chwili politycy w Senacie, że około miesiąca zajmą im, e, zajmą im poprawki, refleksje, ale to będzie miesięczne grillowanie, grillowanie tej ustawy. Natomiast pytanie, czy to będzie grillowanie merytoryczne, czy rzeczywiście to będzie dalej ten sam ton pod tytułem Załamuje nam się właśnie system sądownictwa, będziemy represjonować sędziów i tak dalej. I niestety skłaniam się ku, ku tej drugiej wersji. Mam niestety poczucie, że, że nie bardzo nas stać w tym momencie na, na, na albo napisanie jakiejś kontrpropozycji, albo rzeczywiście poprawienie tej ustawy, albo przekonanie w jakiś sposób yy, ogółu społeczeństwa, że, że ta ustawa jest szkodliwa i nie powinniśmy jej wprowadzać w taki sposób miękki, o, których rozma o który rozmawiał. Pan redaktor z, z Janem, żebyśmy w jakiś sposób się potrafili dogadać. Także wydaje mi się, że to będzie po prostu przeciąganie liny, wykorzystanie tego czasu na to, żeby przez ten miesiąc e, uderzać w PiS. Natomiast pytanie, na ile, na ile udolnie i na ile skutecznie i na ile rzeczy, rzeczywiście w tej sprawie można przekonać, przekonać wyborców. Skoro przy Marszałku grockim jesteśmy, no to e, kolejna osoba się pojawiła, tym razem kwota 3000 złotych. Pan marszałek miał wziąć tę, tę kwotę, twierdzi świadek, który został znaleziony przez Radio Szczecin i Tomasza Duklanowskiego. Wziął pieniądze, operacji nie wykonał, bo mówił: Przywieźliście mi trupa. Tak, według, według tego, co świadkowie opowiadają, dzisiaj pan. Marszałek Tomasz Grocki zapowiedział orędzie wieczorem. No i co, jak sądzisz, Tadeusz, odniesie się do tych już kolejnych, naprawdę, bo tych, tych, tych świadków już jest no co najmniej czworo. To rzeczywiście wygląda niepokojąco. Natomiast, jeśli, jeśli można, słówko jeszcze odniesienia do, do poprzednich kwestii. Wydaje mi się, że, że Komisja Europejska w, poszczególni komisarze, zastępca. Komisarza Pani właśnie pani, pani Jurowa. By, oni by chyba ch chcieli sami napisać prawo polskie, więc może się tym zajmą, tak? Może nie będą, nie będą tutaj, prawda, mówili nam, e, ty, gdzie popełniliśmy błąd, tylko. No tak, tylko w jakby sami, w ogóle polski parlament nie ma sensu Sami tutaj. skonstruowali takie prawo, e, ty, ty, to, 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 może, to może to może byłoby najlepsze rozwiązanie, prawda? I wtedy nie byłoby już wątpliwości, kto tutaj komu co chce. Narzucać. Jeśli chodzi o sprawę z Izby Wyższej, właśnie kierowanej przez pana profesora Grockiego, to, no to bez wątpienia to się stał taki bastion opozycji i nie tylko tę ustawę będą grillować, przeciągać, tylko, tylko wszystkie ustawy zapewne. Właśnie z, z, z taką wizję przedstawiając Sejmu jako, jako siedliska szatana, prawda zła, faszyzmu, dyktatury i tak dalej. I my, ta światła, Izba, będziemy to korygować i oczywiście będzie to trwało miesiąc. Do, do 20 tak? tyle stycznia, ile, ma się zebrać 13, czyli <laughs> przepraszam, sami senatorowie nie dają sobie zbyt wiele czasu na te pie pieczołowite rozpatrzenie ustaw. Akurat mamy święta, mamy, mamy Nowy Rok i, 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 top, i to trochę tutaj burzy Koncepcje Senatowi zapewne. Natomiast no, myślę, że myślę, że będziemy świadkami właśnie takiej, takiej zabawy przez całą kadencję parlamentu i to jest szalenie niepokojące, bo, bo, bo nic dobrego to nie, nie, nie daje, niczego, niczego nie wnosi, tylko właśnie będą, będą z lupą przyglądali się tym, tym strasznym faszystowskim przepisom i będą alarmować środowiska europejskie właśnie, jak, jak to źle się dzieje. Ale, ale szczęśliwie my jesteśmy, stoimy na straży porządku i demokracji. Natomiast pan profesor Grocki oczywiście ma prawo do takich, do takich wystąpień, prawda? Może orędzia nawet chyba codziennie wygłaszać. Natomiast, natomiast no, 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 czy, czy rzeczywiście tak się musi dziać? Czy, 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 czy nie przesadza trochę Tylko pytanie, z, czy powinien, czy... Z, z tym, że, z kreowaniem swojej własnej osoby. Jan Śpiewak, pytanie, czy powinien się odnieść do tych zarzutów, bo przez, są jakby dwie warstwy. Tak? Warstwa prawnokarna, no to jest przestępstwo, które bardzo trudno udowodnić, powiem szczerze, no bo dzieje się w gabinecie i rzadko kiedy jest jakiś materialny dowód takiego stanu rzeczy aczkolwiek Tomasz Dukanowski wspomina w swoich relacjach że pojawił się taki materialny dowód no ale jest też druga kwestia no, trybunału nie wiem opinii publicznej bo, bo, bo jednak to są poważnie wyglądające zarzuty na które jak do tej pory pan marszałek odpowiada w sposób kuriozalny znaczy że wziąłem kopertę Przyznając tym samym, że wziął. No, ale w prywatnym gabinecie to w ogóle jest wszystko w porządku. Jest wszystko w porządku. Znaczy te, te zarzuty są bardzo poważne, tak? Znaczy zarzucanie, zarzuty dotyczące korupcji skierowane do drugiej osoby w państwie nie no, drugi, trzecie, trzecie. trzecie, trzecie przepraszam, e, trzecie osobie, trzecie, tak. trzeciej osoby w państwie to jest bardzo poważna sprawa. E, I tutaj e, no z jednej strony oczekiwałbym oczywiście od pana marszałka, żeby się do tego odniósł. I żeby się wytłumaczył. Znaczy, oczywiście, to jest słowo przeciwko słowu, można powiedzieć, ale jeśli tych osób jest kilka i są na to jakieś inne, że tak powiem, dowody wskazujące, poszlaki, że mogło, mogło się dojść do takiej sytuacji, no to on musi zaprezentować to świadkowie swoją obronę. Z, ze szczegółami okoliczności. Tak. Więc on musi się szczegółowo do tego odnieść. Znaczy, nie robić z tego, no przyznaje, że poniekąd, yy, że coś jest, może być na rzeczy. Z drugiej strony. No, oczekiwałbym od prokuratury, która chyba wszczęła śledztwo, jeśli mnie e, pamięć nie myli, w sprawie, a nie przeciwko e, panu, panu marszałkowi. E, I prokuratura powinna jak najszybciej przeprowadzić e, postępowanie, powinna przesłuchać świadków, powinna zobaczyć, czy są materiały dowodowe. E, I albo po, e, uznać, że są podstawy do tego, żeby wszcząć śledztwo przeciwko... Panu Maszokowi, albo. Znaczy, śledztwo przeciwko to już jest postawienie zarzutów. No i e, chyba jeszcze ja, tak, tak, aż tak, tak dobrze procedury karnej nie znam, ale, ale chyba jeszcze jest postawienie zarzutów jest kolejnym się, etapem. Staje się podejrzanym. Tak. E, więc. Y, y, jeszcze, jeszcze przeciwko mnie radna procedura karna i oprócz prywatnego aktu oskarżenia nie była prowadzona, wszystko przede mną, ale, ale wydaje mi się, że, że taka jest kolejność. Więc tutaj i fakt, że i po prostu prokuratura też powinna tutaj działać, no bo dla państwa polskiego taka sytuacja jest po prostu fatalna. A jeszcze się odnosząc, jeśli chodzi o senat, no, uważam, że akurat mogłoby przynieść dużo dobrego, gdyby Senat był taką, takim spowalniaczem trochę niektórych gwałtownych zapędów koalicji rządzącej, bo ja nie widzę powodu, dlaczego bardzo poważne zmiany w polskim prawie mają być procedowane przez dwa dni. Znaczy to i zgłaszany jest projekt. Poselski, który oczywiście jest projektem rządowym. Wszyscy udają, że to jest poselski projekt. To też jest łamanie zasad i procedur. I tak nie powinno być po prostu procedowana żadna zmiana ustawy, a tym bardziej dotycząca kluczowego fragmentu naszego życia publicznego, jakim jest wymiar sprawiedliwości. Więc jeśli. Senat jest w stanie tutaj jakoś to, że tak powiem, osadzić i, i, i żebyśmy mieli szansę poznać wszystkie, że tak powiem, argumenty wszystkich ze stron, to tak powinno być jak najbardziej. Czy pan, tak pan przepraszam, zakłada, że będą pracowali merytorycznie? Chciałbym, żeby tak było. Zobaczymy. Major, no, to dajmy, jest sam szansę, po, dajmy szansę. Znaczy, od kiedy jest ten Senat w takiej sytuacji? To jest bardzo ciekawa sytuacja. Nigdy takiej sytuacji nie było w historii polskiego, polskiej polityki tak? po 1989 roku. I chociaż nie, w sumie sejm kontraktowy taką trochę sytuację tworzył. Na autruter znaczy nie już może te porównania analogie historyczne może nie może nie powinienem się tam zapuszczać. W każdym razie e, jest to bardzo ciekawa sytuacja i dajmy dajmy jeszcze szansę opozycji tutaj zobaczyć jak ten scenat wykorzysta. jak najbardziej dajemy szansę, ale co do zarzutów e, i, i pozycji marszałka Grodzkiego który się no, wydaje no, tak no, nadwymiarowo trochę próbuje kreować na nie wiem, lidera opozycji czy nie. I, 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 hmm. jak pan to odbiera? Jeżeli chodzi o same zarzuty, to ciężko się jest wypowiadać. Po pierwsze, dlatego, że, tak jak powiedział pan redaktor, to jest przestępstwo, które trudno jest bardzo udowodnić. i no dlatego wprowadzono e... do prawa na przykład prowokacje. Tak, tak że e... przy więc korupcji, trudno. Organy ścigania mają prawo prowokować. Wyobrazić sobie w tym momencie taki scenariusz, który dla większości opinii publicznej miałby charakter taki no, konkluzywny. To znaczy, że. No bo jeżeli nawet sąd by uznał, że... albo prokuratura uznała, że te zeznania świadków. E... Nie są wystarczające, żeby rozpocząć Na przykład śledztwo To i tak będzie pewnie część tych, którzy powiedzą No po prostu nie uznali Prokuratura tego nie zrobiła, ale to nie znaczy Że te rzeczy nie miały miejsca, prawda Znaczy, no bo to są dwie, dwie Różne sprawy. To co moim zdaniem Będzie działało na niekorzyść Marszałka Grodzkiego To fakt, że Duża część opinii publicznej Mechanizmy, które opisują te osoby Zarzucające takie, a nie inne działania Marszałkowi Grodzkiemu te mechanizmy zna z, z, gdzieś z własnego doświadczenia albo z opowiadań bliskich i, e, i to, że na przykład marszałek Grodzki mówi, że to było w prywatnym gabinecie e, te 2000 zł, no to też budzi wątpliwości, bo wiemy, no w prywatne gabinety to też przecież ja byłem wielokrotnie w prywatnych gabinetach lekarskich, nie przypominam sobie, żebym wręczał pieniądze lekarzowi, bo albo się płaci w recepcji albo... Albo w jakiś inny sposób się to załatwia. I nie ja mówiąc tysiące, już o tym, no że no zawsze no. z prywatnymi gabinetami ludzi, którzy pracują, a większość lekarzy pracuje także w publicznej służbie zdrowia, mamy ten problem e, tego przenikania się usług świadczonych prywatnie i usług świadczonych publicznie. Natomiast jeżeli chodzi znaczy, o samą. Mechanizm jest taki, że koszty są publiczne, a zyski hmm. są prywatne. To... Mniej więcej, prawda? I, e, natomiast jeżeli chodzi o samą postać marszałka Grudzkiego, to ja tutaj widzę ogromny problem takiego. Znaczy, ja mam wrażenie, że to jest polityk, tak mówiąc, potocznie, który nie został wymyślony jeszcze do końca. On rzeczywiście był cztery lata senatorem, ale, ale zupełnie nie, nieznanym opinii publicznej. I mamy jakby takie rzucanie się od sasa do lasa. Znaczy, z jednej strony tutaj, na przykład, pamiętam, takie, jedna z gazet zrobiła taki filmik, że wizyta w, w pokoju marszałka. I marszałek tam mówi tak skromnie tutaj u mnie, ale mnie taki tam przepych mnie nie, nie rusza, ja tutaj jestem taki bardziej dla, dla służba, dla państwa. Potem pamiętamy tego tweeta marszałka Grodzkiego, kiedy to mówił, tu postawiłem flagę, dlatego wróciła cywilizacja zachodnia, już nawet nie stwierdza, że państwo to ja, tylko wręcz cywilizacja europejska to ja. A potem nagle idzie do radia i mówi, że Jarosław Kaczyński to gada głupoty, bo jest pod wpływem silnych środków przeciwbólowych. I chyba mu się coś stało, więc jakby nagle zamienia się w, w, w Mirosława Szczerbę albo w, w posłani trasa, więc jakby to jest kwestia taka, że już jakby albo jest to stateczny, prawda, sędzia, który za dobre uczynki każe i tak dalej cywilizację europejską przywraca, albo taki przecinek, co po prostu nikomu nie odpuści i uszy poucina, no jakby to jest wielki problem, natomiast no jakby będzie jakby też doszliśmy do takiego momentu zapętlenia po dwóch stronach, że Eee, taka postać może z, z, jakby to... To tak jak kiedyś Jean Podliak pisał o o, o Disneylandzie, prawda, że, że jest tak nieprawdziwy, że sprawia, że wydaje się prawdziwy, mm -hmm. prawda? I to tak ta postać już jest tak, jeżeli ja słyszę Pawła Rabieja, który mówi, że już nie, nie Trybunał Stanu, ale trybunał Norymberski, mm -hmm. prawda, to, to może i marszałek Rocki jest akurat, prawda, w, tej, w, tej, w, tej, w tej konwencji się sprawdza. Ale ty jeszcze słowo, jeśli można, ale propos Marszałka To wydaje się, że po prostu tak ważna osoba w państwie powinna wyjaśnić tę całą sytuację, no bo bo powinien być jak żona Cezara wolny od wszelkich podejrzeń, a tutaj a sam jakoś niespecjalnie ale, ale, niespecjalnie ja się mam przykłada do, do tego, żeby nam wszystkim bo... być co naprawdę się stało. Wziąwszy pod uwagę doktrynę Neumana, który, który hmm. mówi, że postawione zarzuty tylko wzmacniają pozycję polityczną polityków Platformy, a no tak bo są jest, oskarżani no. przez pisowską prokuraturę, a sądy i tak gwarantują. To jest z Kwaśniewskim, że... jeszcze słowo, z Aleksandrem Kwaśniewskim. Przypominamy sobie, że, że miał być jeszcze bardziej popularny i jeszcze bardziej się podobać Polakom, bo, bo pił alkohol. Tak? I, to, I to miał być argument... Nie yy, z... tak, 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 się tak. mogę tego z pozwólka samorządowego... No, Anna Zdanowska miała przecież postawione zarzuty, została Dokładnie. skazana, i jakby reakcja <grym> była taka, że wygrała te wybory, no nie, w pierwszej turze z jakąś już nie pamiętam nawet ile dostała No Stanisław ale... sprawka włoski, i... wybory, i... pomimo bardzo poważnych zarzutów, to te... przecież... może to jest atut dla pana. No oczywiście, Gruskiego. z punktu widzenia takiej czysto politologicznej oceny doskonały, doskonały atut, Przecież nas atakują. Więc to znaczy, że działamy. Tak. Skoro, skoro ofiarami, znajdują tak na nas argumenty i to takie jeszcze bardzo niskie, bo przecież lekarzowi zarzucić korupcję, to najprostsza rzecz, jaką można używać u akumentu, że nagle Maciej się, dopiero Kurzyncy? się zgłaszają, kiedy marszałek Grodzki został, został, został marszałkiem. A, A, na, ten pierwszy na, zarzut na, na, nagle, jak ale... został pan marszałek ta, ta. Nagle, no mnie też nagle piszą <grym> różni ta, ludzie ta, w tej sprawie, no. No i to, to może w jakiś sposób na pewno przy, w twardym elektoracie e, antypisowskim, nazwijmy go w ten sposób, może budować marszałkę, pozycję marszałka Grodzkiego, że oto właśnie atakowany przez, przez obecny establishment, to znaczy, że jest wiarygodny. Natomiast to, co jest, to, co jest, to z czym się absolutnie zgadzam, marszałek Grodzki i jego doradcy i w ogóle opozycja nie mają jeszcze pomysły, jak, jak to za bardzo wykorzystać. Dlatego, że z jednej strony on rzeczywiście próbuje być taką opoką, to dzisiejsze orędzie, zresztą świadczy o tym, że ja się spodziewam jakiegoś namysłu nad sądownictwem, oczywiście przed świętami. Ehm, natomiast świadczy dyktatura o tym się e, świadczy naprawdę. o tym. Ja nie wiem, czy się pojawi dyktatura, być może to będzie mniej, jednak troszeczkę biorąc pod uwagę to, to co to się zdarzyło się w ostatnich dniach, tak? będzie to troszeczkę bardziej stonowane, spokojne, ale wychodzimy tutaj, że teraz Senat jako izba namysłu się pochyli. Wycało marszałka właśnie, że zdiagnozuje sytuację jako jednak poważną i on będzie tym. Ale To też jest ciężko. Jest jest do, do panie redaktorze, to teraz będzie taki trochę test wiarygodności <laughs> dla tej Izby Refleksji, bo marszałek Grocki chodzi i powtarza w mediach na Twitterze, że to będzie Izba Refleksji, to będzie Izba Kontroli, gdzie będziemy tonować, gdzie będziemy zapędy e, rządowe schładzać, gdzie będziemy ich zwalniać. No więc to dzisiejsze orędzie i ta pierwsza, bo to jest tak naprawdę ich pierwsza próba. Na razie nie widzieliśmy tego, jak oni się będą rzeczywiście odnosić do, do, ustaw, e, do ustaw przepychanych <laughs> przez Sejm. Nie wiemy, jaki sposób będą do nich podchodzić, jak będą dyskutować, także będziemy to obserwować z ciekawością, czy rzeczywiście słowa Marszałka Grockiego w praktyce będą miały ten sam wymiar, co, co w sferze deklaratywnej. No ale, ale oczywiście nie, nie, nie do końca rozumiem tu karierę pana Marszałka Grockiego, nie wiem do końca dlaczego on został wybrany, dla mnie ta postać jest, nie jest... Nie, nie, no ma dużo ograniczeń, tak? Tutaj kolega redaktor wypowiedział właśnie te niespójności w budowie tego wizerunku, że z jednej strony to jest to bardzo wszystko nadęte, takie prawda, pretensjonalne, a z drugiej strony nie waha się też wchodzić w te, w te utarczki słowne i w jakieś tam przepychanki. I faktycznie... Pytanie, czy on udźwignie taką rolę? Mam poważne, bardzo poważne wątpliwości. Słuchajcie, e, bo, bo... Przepraszam hmm, trochę. To można jeszcze to trochę słowo... Je, jeszcze jedno zdanie. Jedno zdanie, tylko króciutkie. Wydaje mi się, że pewien pomysł się rysuje. E, to, co mówił kolega Izba oczywiście kontroli, um, Izba... W, izba wytrzeźwień. <noise> ale, ale zobaczmy, że tam się już zaczynają <noise> gromadzić właśnie wszyscy przedstawiciele opozycji w różnych tematach. Raz właśnie sądownictwo... Była witana Olga Tokarczuk, prawda? Więc, więc to, będzie, to będzie właśnie centrum dowodzenia e, e, opozycji. Słuchajcie, w takim bo, kierunku pod wodzą bo, marszałka bo, bo, Groszega, jeszcze, tak, to będzie marszałkowego. E, ważne tak. nas rzeczy czekają, bo my tu gadu, gadu o, o sądach i panu Grockim, a mi się wydaje, że ważne rzeczy się dzieją e, poza granicami Polski. Senat, e, w Stanach Zjednoczonych Senat i Kongres e, przyjął wspólnie i, i w porozumieniu, jak to się mówi, e, co dziwne ze względu na, na Toczący się impeachment. Tam też jest bardzo ostry konflikt mm. polityczny, ale przyjął budżet obronny Stanów Zjednoczonych, w którym wspominana jest Polska, ale co ważniejsze, wspominane są sankcje dla zabudowy Nord Stream 2. No i powiem szczerze, że no, Niemcy i Rosja zostały trochę tak jak. Iran potraktowane. Niemcy protestują, Maciej Korzuszek ma głos. No to, to, że Niemcy protestują, to jest oczywiście jasne. Natomiast no, pytanie, zobaczymy, jak one szeroko. Bo na razie jest mowa o jednej takiej spółce pracującej przy Nord Stream 2, OSIS. Ona jest, ma siedzibę w Szwajcarii. E, i, I ona rzeczywiście na nią te sankcje na, zapewne podziałają. Znaczy, podziałają. Ta właściwie groźba sankcji w tej chwili prawda? podziałają także za pracy przy Nord Stream 2. Natomiast. Przykład Iranu, który pan przytoczył, pan redaktor przytoczył, jest bardzo dobry, bo mieliśmy sytuację taką, w której sankcje były nałożone tak naprawdę na aktywa, powiedzmy tak, irańskie, natomiast wszystkie firmy, na przykład europejskie, które z Iranem dalej by handlowały, były narażone na wykluczenie z rynku amerykańskiego. I o ile firm, firm rosyjskich to nie bardzo obchodzi, no bo one i tak na tym rynku są mało obecne. To o tyle firmy, te, które będą europejskie, mają udział przy Nord Stream 2, to może ich jednak bardzo mocno dotknąć. I te sankcje w przypadku Iranu okazały się bardzo skuteczne. Także ja uważam, że sprawa jest jeszcze nieprzesądzona, bo o ile politycy europejscy, tacy no, chociażby jak Emmanuel Macron, mogą powiedzieć, że Stany Zjednoczone nie mają nic do dogadania. To firmy europejskie już pod, z drugiej strony rozumieją siłę amerykańskiej gospodarki, rozumieją, jakimi argumentami posługuje się amerykańska administracja. No ale pamiętaj, jeszcze Donald Trump musi tutaj ze sprawą się zapoznać. W jego przypadku ciężko do tej pory. 90% przypadków, gdzie miał do, do wyboru opcję mniej lub bardziej prorosyjską, to wybierał to mniej prorosyjską, a czasem wręcz antyrosyjską, prawda? Taką, która w krem mocno uderzała. Na pewno jest o wiele... Czy <laughs> <laughs> e... te sankcje będą, bo, bo to jedna sprawa to jest prawo do sankcji, a drugie to jest egzekucja tych sankcji. Jak to będzie wyglądało? No właśnie, to pytanie, czy one zostaną wyegzekwowane, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo lektura tego budżetu świadczy o jednej bardzo ważnej sprawie. Ja troszeczkę to chciałbym wznieść poziom wyżej. My lubimy mówić w środkowej Europie. Jest taka grupa ekspertów, która twierdzi, że Stany Zjednoczone się z tej środkowej Europy wycofują regularnie i o Europie przestają myśleć. Ten budżet jest dowodem na to, że Stany Zjednoczone Europie wbrew pozorom myślą, absolutnie nie opuszczają Europy Środkowo-Wschodniej. I absolutnie nie traktują tego jako region, region drugorzędny, bo takie głosy się bardzo często pojawiały, że tutaj właśnie Ameryka z Europy wychodzi Ja rozmawiałem niestety bardzo szczęśliwa to była rozmowa z Jakubem Wiechem, który jest y, y, ekspertem i publicystą portalu Energetyka-24. I, I on niestety się... powiedział, że nawet te sankcje wprowadzone na te firmy europejskie sprawia po prostu tyle, że Rosjanie wezmą na siebie po prostu budowę większości tego y, gazociągu i że nie tak naprawdę nawet w miarę skuteczne sankcje nie zatrzymają budowy Nord Stream 2. A, a to, że Niemcy pro do, do, do tego po, za wszelką cenę, no powinno budzić nasze naprawdę daleko idące obawy. Wszyscy wiemy jaka jest polityka Niemiec. Niemcy chcą wygaszania energii jądrowej w całej Europie. Chcą, żeby podstawą tego miksu energetycznego nie było już atom, tylko żeby był gaz. Gaz z Rosji. To oznacza pogorszenie naszej sytuacji geopolitycznej i pogorszenie sytuacji geopolitycznej przede wszystkim Ukrainy. I no to jest nowa rzeczywistość, która będzie przyjdzie nam żyć, i to się wydarzy. Niestety nie wszystko na to wskazuje. We wtorek wigilia po. 15 sekund na życzenia dla naszych widzów. Tadeusz Kurzańsku. No cóż, nawiązując do ostatniego tematu, myślę, że, że możemy się cieszyć i sobie życzyć, żeby, żeby Polska, Rosja w siłę, Rosła w siłę też przy, przy udziale Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, które są jednak gwarantem naszego bezpieczeństwa, a miejmy nadzieję też, że, że sprawy krajowe będą szły w dobrym kierunku. Ja mam na myśli przede wszystkim takie zdecydowane działania Zjednoczonej Prawicy, bo Panie. to, czego się obawiam, to to, że będą się wycofywali, tak jak, tak jak teraz Paweł niektórych punktów ustawy sądowniczej. Pan, ja w takim proszę. razie Państwu życzę wyciszenia, spokoju na święta, trochę odpoczynku od polityki, bo nam się wszystkim to, to, to przynajmniej przez te dwa dni przyda. Jan Śpiewak. No ja tutaj mogę powiedzieć to samo spokoju i szczęśliw, żeby ten rok był lepszy niż poprzedni. Maciej Kozyszek. Ja życzę temu, żeby Państwo nie narażali stosunków rodzinnych w imię polityki, bo politycy świetnie się ze sobą dogadują, nawet jeżeli się nienawidzą się na wizji. Pod, A ja kontrowersyjnie w święta Bożego Narodzenia życzę Państwu błogosławieństwa Bożego, bo zresztą sobie można z błogosławieństwem Bożym, to można sobie poradzić już ze wszystkim. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję komentatorom Tadeusz Purzański, Paweł Królikowski, Jan Kruwak, Maciej Korzuszek. Do widzenia Państwu, do usłyszenia się z Państwem. Miłej niedzieli życzę.